Cześć wam wszystkim, z tej strony pana Sinogłam, kolejny odcinek z Brawl Stars i dzisiaj, moi drodzy, przyszedł czas, aby sobie wbić kolejny tytuł na moim koncie. Zobaczcie, moi drodzy, jak sobie wejdziemy teraz w kartę bitewną oraz w tytuły, to mam cztery tytuły prosto z dziczy, czyli tytuł, moi drodzy, od Nity, lewą ręką mój pierwszy tytuł, czyli tytuł, moi drodzy, od Groma, Maestro, czyli tytuł od Chucka oraz prawo to ja, czyli tytuł, moi drodzy, od Larego. No i przyszedł czas, aby sobie wbić mój piąty tytuł, tytuł, moi drodzy, na Pearl. Tytuł na Pearl, zobaczcie, brakuje mi w tym momencie jedynie 300 tych punkcików i będzie wtedy, moi drodzy, tytuł Daj Mi Gotować, więc sobie ten tytuł oczywiście dzisiaj wbijemy. Ja generalnie dobijam wszystkie postacie na 900 aktualnie, no ale że mi brakuje tak mało tych meczy, żeby odblokować sobie nowy tytuł, no to zagramy powyżej 900. Nie spodziewam się tutaj jakichś nie wiadomo jakich gierek, pewnie będę dostawał na łeb i trochę to nagranie potrwa, ale w sumie wystarczą mi jedynie 4 gierki. 4 gierki, żeby być top 4 i wtedy odblokuję nowy tytuł, więc mam nadzieję, że to siądzie w miarę szybko. No tutaj trzeba uważać, jest bardzo dużo piperek, a te piperki lubią we mnie strzelać, więc no może być problematycznie, ale no zobaczymy, może akurat mi się uda. Na pewno muszę tutaj uważać, podleczyć się, walnąć sobie ochronkę. Dobra, to już sobie chyba na mnie odpuści, tak mi się wydaje. No ale widzę, że już jest nani, więc to już będzie problematyczna giereczka, zobaczymy. Wy, moi drodzy, zostawcie łapeczkę w górę, żeby mi się tutaj udało, a nie żebym grał 2,5 godziny, bo mam nadzieję, że aż tyle nie będę grał. Dobra, nie jest źle, uciekłem, no i nie uciekłem. Oczywiście dostanę łeb. Minus, moi drodzy, ile tam? 11 jest za to? No fajnie. Więc troszeczkę mi to potrwa, mam nadzieję, że w miarę szybko, bo nie będzie to takie proste grać na 900 plus na solo, bo no tu są straszne teamy i ci ludzie się strasznie fokusują na perły. Nic nie poradzę, każdy będzie przeciwko mnie, zobaczymy co z tego wyjdzie. No ja nawet nie mam się z kim steamować. Smutne życie perełki, moi drodzy, nikt jej nie chce, ale no właśnie mam nadzieję, że to dzisiaj siądzie, bo chciałbym właśnie ten nowy tytuł, piąty już na moim koncie odblokować. Wy, moi drodzy, w komentarzach napiszcie, ile wy już macie tytułów, bo w sumie jestem ciekaw, czy w ogóle jakiś macie, czy nie macie, jak tak, to do jakiej postaci, więc dawajcie znać w komentarzach, moi drodzy. No i zobaczymy, czy w tej giereczce mi się uda. To, co jest dobre na tej mapie, to ten spot. To oto miejsce jest idealne na perłę, bo tutaj z lewej strony i od dołu nikt do mnie nie przyjdzie. Z góry rzadko kiedy ktoś idzie, jedynie z prawej strony, ale mam ściankę, więc w razie czego ktoś blisko podejdzie, podchodzę, cyk, walę gadżet i chłopa nie ma. Potem jak się strefa zmniejsza, przychodzę do tego drugiego krzaka, gdzie jest teraz Mortis i właśnie tam, gdzie jest Mortis, to sobie stoję dalej i jak już jest strefa, to przychodzę za tą ściankę. Zresztą pewnie zobaczycie to w tej gierce, jeżeli mi się uda. Top 8 jesteśmy na razie. Tutaj jest Kampa Gaming, widzowie. Ja się nie chcę z nimi strzelać, bo oni wszyscy grają zazwyczaj Piperkami albo innymi postaciami na daleko, które mnie po prostu klepią, bo mają większy zasięg ode mnie, więc jak mam je pokonać? No nie da się, tak szczerze. Nie ma takiej możliwości. Jedyne moje szanse na zwycięstwo na takiej mapie, która jest bardzo otwarta, no to jest właśnie czekać, aż się mapa zmniejszy. Jak się mapa zmniejszy, no to wtedy mam większe szanse, bo oni muszą stać bliżej siebie, więc łatwiej mi jest ich trafić niż jak stoją mega oddaleni, mnie klepią z daleka poza moim zasięgiem, bo myślę, że to jest logiczne. Więc ja już sobie przychodzę do tego krzaczka, strefa się zmniejsza i za chwilę będę mógł przejść właśnie tam, gdzie ten Miko mniej więcej. Tylko właśnie bym chciał jeszcze tego Mortiska sobie naklepać troszeczkę. Fajnie, niech on sobie ucieknie. Kurczę, ściana mi rozwalili najgorzej. No to mój plan poszedł daleko. No i co, lipa, lipa, ale dobra, przejdę sobie za tą ściankę. Legł w gruzach, chciałem powiedzieć, mój plan, ale już nieważne. Dobra, moi drodzy, mamy top 4, więc już jest dobrze, bo jeszcze 3 giereczki nam są potrzebne. Weź się chociaż ze mną z teamu, bo ja potrzebuję troszkę pucharków, żeby dobić 900, bo spadłem przez jakieś inne odklejusy. Dobra, przynajmniej ona się ze mną steamowała. Ja ci porobię tego Mortisa, więc spoko. Dobra, dziękuję bardzo, już mnie naklepa, nawet nie zdążyłem nic zrobić, nie? Jaka szansa, żebym ja naklepał Piperkę 9? No żadna, ale nawet nie zdążyłem żadnej emotki dać, ona od razu mnie klepie. Dobra, brakuje w tym momencie, moi drodzy, 200 jedynie tych punktów, więc miejmy nadzieję, że to siądzie, lecimy sobie dalej. Gramy poniżej 900, więc i tak te 900 chciałbym dobić na koniec odcinka, więc mam nadzieję, że te 900 będzie. No, tutaj jest tak, jedna Piperka chyba, tak? Dobra, tak, jest jedna Piperka, to ja mam szansę się z kimś steamować, bo właśnie najgorsze są dla mnie Piperki. Na Piperki jest mega ciężko tutaj cokolwiek zrobić, ale nie, jeżeli jest mało tych Piperek, no to mam szansę tutaj coś zdziałać, więc spróbujemy sobie walnąć jakiegoś teama z kimś, może akurat ktoś się będzie chciał ze mną steamować. Tutaj ktoś jest? Nie, nie ma nikogo. Jest Piperka jedna, z Piperką będzie ciężko, z teamie też będzie irytował. Piperka, chcesz ze mną teama? Może jesteś jedyną Piperką na mapie.
Co ze mną teama, ty co jest? No widzicie? No jak już nie ma jej koleżanek, to nagle chce ze mną teama, ale jak są jej koleżanki, to mnie klepią trójkę. No ta, ta co to są właśnie zdradliwe chorągiewy, te pajpereczki na solo. No nic nie poradzimy. Dobra, jesteśmy przynajmniej na środku, więc to jest plus. Nie mamy ulta, ale ulta sobie naładujemy, więc z tym nie ma problemu, moi drodzy. Jest jakiś funk. Tutaj tą Maisie będziemy sobie klepali, bo wszyscy klepią Maisie, no to jak już wszyscy kogoś klepią, to my też, moi drodzy. Takie to jest życie. Ona ma teama z Cordeliuszem, więc oni się mogą w razie czego przenieść i uciec. Ta piperka moja to widzę, że jakaś nieogarnięta, chyba że zaraz zaczniemy klepać, ale mam nadzieję, że nie. Kogo my tu jeszcze mamy? Mamy, moi drodzy, tutaj Meg, która właśnie pada w tym momencie, więc fajnie. Dobra, mamy 8 osób już tylko. Okej, tam mamy Leona, mamy Stu, mamy Karla, mamy Fanga. Bardzo dziwne te postacie, szczerze mówiąc, na tym solo, w tym meczyku, ale no zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ja na pewno chcę ulta. Ja na pewno chcę ulta, bo ten ult mi się bardzo przyda. Co no ciężko mi będzie tego ulta naładować, tak szczerze. Póki co ciężko będzie tego ulta naładować. 8 osób nadal jest. W kogoś trafię i będę chciał naładować ulta, to od razu inni mnie zaczną bić, więc chyba zrezygnuję z opcji ładowania ulta, moi drodzy. Trefa już jest coraz mniejsza. Tam się już zaczyna ktoś klepać. Na razie po naszej stronie jest luz, tak szczerze. Na razie tutaj jest luźno, więc nie ma co narzekać. Jest dobrze póki co. Dobra, no spokojnie sobie stoimy, moi drodzy, z tej strony. 7 osób już jest. Cordeliusz tam walnął jakiegoś ucika. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, moi drodzy. Okej, 6 osób, pipereczka. Tutaj 5 osób, 4 osoby, pipereczkę klepiemy, no bo już nam jest niepotrzebna. Top 3 jesteśmy. No i może jeszcze to nawet wygramy, tak szczerze. No powiem wam, że nawet spoko ten meczek wyglądał, bo odbiliśmy sobie pucharkami. Przy okazji wygraliśmy rundę, więc bardzo fajnie. Kolejne, moi drodzy, punkty mastery wybijają na nasze konto. Mamy w tym momencie 24667 i brakuje nam dwóch gierek. Jedyne dwie giereczki, aby sobie wbić, moi drodzy, tytuł na właśnie Pearl. Piąty mój tytuł, więc mam nadzieję, że to zaraz siądzie. Ile jest piperek teraz? Też jedna. Dobra, znowu mamy szansę przeżyć na środku, więc miejmy nadzieję, że tak będzie. Idę sobie po te dwa parkuby, wyjdę dołem i chyba pójdę na środek, ale zobaczymy, może akurat się z kimś teamujemy tam na dole, akurat z piperką. Dobra, gdyby mi się znowu udało zrobić teama z piperką, to powiem wam, że to by było nie najgorsze rozwiązanie. Tylko czy ona będzie chciała ze mną teama, bo to też jest pytanie, czy ona będzie chciała ze mną teama. Dobra, ona, okej, dobra, fajnie. Masz, nawet se zbierz tego parkuba, wywalone w to, wywalone, tylko się ze mną steamuj, proszę. Dobra, zarąbisty jesteś, ziomek Maisie, super. A nie, jest jeszcze piperka, bo jest srebrna tutaj, okej, dobra, czyli było więcej piperek. Okej, moi drodzy, fajnie. Dobra, ja mam teama z tą Maisie. Ja mam teama z tą Maisie. Ona sobie na mnie ładuje ulta. Ja też bym chciał sobie na niej naładować ulta, więc mam nadzieję, że sobie naładujemy. Dobra, nie jest źle. Coś ona mnie tam walnęła. Naładowała sobie już tego ucika w całości. Dobra, no ja też będę na ciebie ładował spokojnie. Tylko chciałem, żeby ona się podleczyła. Top 8 jesteśmy. Dobra, no nie klep mnie tak, bo ja zaraz padnę jeszcze. No ty uposiu. Po co ty mnie tak klepiesz? No nie bij mnie tak, bo zaraz mnie jeszcze naklepiesz niechcący. Dobra, jest okej, jest okej. Dobra, bardzo ładnie, mam ucika, moi drodzy. Tutaj jest jakaś Meg, ta Meg dostanie na łeb, tak szczerze. Więc nie ma co się martwić, ta Meg, moi drodzy, bardzo dobrze. Maisie, żeby mnie niechcący nie naklepała, bo się wkurzę. Dobra, top 6, moi drodzy, jest dobrze. Jeszcze dwie osoby niech padną, jeszcze tylko dwie osoby niech padną. Okej, jeszcze jedna osoba niech padnie, proszę, tylko nie ja. Dajcie mi przeżyć, no please, ja chcę top 4, ja nie chcę wyżej nawet. Top 4 mnie usatysfakcjonuje, nie? Dajcie mi top 4, jestem zadowolony. No jeszcze ktoś jest oprócz nich, bo oni są w trójkę. Czyli jeszcze jest jakaś postać oprócz nas, tylko nie wiem, gdzie ona jest. Pewnie gdzieś na górze. No nie, no nie, ona jeszcze mi to rozwali ultem. No Jezu, co za debil. Co za debil, moi drodzy. Dobra, nie będę w życiu. Nie będę w życiu, moi drodzy. Nie będę w życiu. Nie ma opcji, że ja będę top 4. Nie ma najmniejszej szans. Nie ma najmniejszej szansy. No jeszcze będę próbował się uleczyć, ale no średnio, średnio to wygląda. Chociaż uleczyłem się do fulla, jakbym teraz tam w nich wjechał. Fajnie, dobra, nie, nie. Dobra, zostawcie mnie. Możecie mnie zostawić, bardzo proszę. No zostaw mnie, no ty uposił. Dobra, czwarte miejsce mam, jakimś cudem mam czwarte miejsce. Nawet trzecie, moi drodzy. Dobra, niesamowite, nie wiem jakim cudem to przeszłem, ale na szczęście się udało, więc jest dobrze. I brakuje nam w tym momencie jednej gierki, moi drodzy. Tylko i wyłącznie jedna gierka, zobaczcie, 60 punktów, a za wina dostaje 75, znaczy za czwarte miejsce, bo czwarte miejsce jest traktowane jako win. Moi drodzy, w tym momencie gierka o wbicie tytułu. Mam nadzieję, że to się uda. Coś mi tutaj nie laguj, proszę. Dobra, dwie piperki.
Dwie perły, trzy piperki, dobra, trzy piperki chyba. No dobrze, zobaczymy co z tego wyjdzie. Trzy piperki to jeszcze nie jest źle, bo już były takie gry, gdzie miałem pięć albo sześć piperek. Proszę, zostaw mnie, proszę, 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 proszę. Proszę, zostaw mnie tylko, zostaw mnie, dobra, ty śmieciu. Mam nadzieję, że ci naklepię, dobra, idealnie, bardzo dobrze. No i po co ci to było, dziękuję bardzo, wracaj do lobby. Pozdrów tam mamę, babcię, psa, kota. Na co ona mnie klepała? Nie wiem, odklejona, ale przynajmniej już zostały, moi drodzy, dwie piperki na, na mapie. Dobra, no mam nadzieję, że ten ziomek mnie nie będzie klepał. Edgara też trzeba uważać, bo Edgar jest niebezpieczny. Dobra, top 7, moi drodzy, ja chcę top 4, ja chcę top 4 tylko. Mam nadzieję, że to top 4 będę. Dobra, no proszę, weź mnie, zostaw kolego. Zostaw mnie, byczku. Trzeba uważać na tego Edgara, bo Edgar mnie może naklepać, to będzie troszeczkę lipa wtedy, jeżeli mnie Edgar naklepie. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Dobra, uciekamy sobie w to miejsce. Zobaczymy, co tutaj się stanie. Okej, okay, tam próbował kogo? Edgara naklepać. Dobra, ci mogę pomóc z Edgarem. Nie ma problemu, bo on mi przeszkadza. Top 6. Weź sobie nawet te parkuby wywalone w to. Ja chcę być tylko i wyłącznie top 4. Jeszcze dwie osoby muszą paść. Dwie osoby niech padną i ja jestem, widzowie, usatysfakcjonowany dzisiejszymi giereczkami perłą. Jeszcze nawet ją wbiłem wyżej, bo chciałem ją na 900. Spadliśmy w pierwszej gierce, a później żeśmy odbili, już mam, nie wiem, z 900 coś, więc nawet bardzo dobrze to wygląda. Dobra, tutaj jest o tyle dobry ten spot, gdzie ja jestem, że albo mogę wyjść w prawo, ale tam zaraz będzie strefa, albo zostać tu z lewej strony. Wolałbym zostać z lewej strony, ale też muszę uważać, co zrobi ten Fang, bo jeżeli ten Fang wleci z ultem na mnie, bo on pewnie ma zaraz ulta, no właśnie, to będzie problematyczne, ale myślę, że on spróbuje tym ultem wlecieć tam w nich wszystkich, ich postraszyć tak bardziej. Tak mi się wydaje, że on coś takiego będzie próbował. Więc zobaczymy, co on tam wykombinuje ciekawego. Okej, on tam jeszcze ich próbuje strzelać, dobra. No, widzowie, musimy jakoś tutaj przetrwać to, tak szczerze. Musimy to jakoś przetrwać. Okej, on tam wleciał. Czy tutaj ktoś jest? Nie ma nikogo, dobra. My mamy na spokojnie gadżet, moi drodzy. Mamy na spokojnie gadżet. Dobra, naklepałem tego. Jestem top 4, więc mamy już bity tytuł. Bardzo dobrze. Jezu, masakra, ja już nie chcę tego solo. Przynajmniej to wbiłem. Nie jest źle. Nie poszło najgorzej, tak szczerze. 916. Mnie to satysfakcjonuje. Zostawiam perłę na razie na tylu pucharkach. Może kiedyś ją wbiję na 30 rank. No i wejdźmy sobie, moi drodzy, i odblokujmy sobie kolejny właśnie tytuł na moim koncie. Nowy tytuł gracza, daj mi gotować ten tytuł. Może być teraz wyświetlany na twojej karcie bitewnej. Nie może, a nawet będzie wyświetlany, bo ja zawsze ustawiam ten najnowszy, więc odblokowujemy sobie go. Mamy, moi drodzy, panda, daj mi gotować. No i idealnie, bardzo się cieszę, że kolejny tytuł wleciał na moje konto. Zobaczymy, jaki będzie następny, bo co ja tutaj mam? Mam Piper, fajnie było Piperkę wbić, ale no na Piperce dużo jeszcze brakuje. No i co tu jeszcze mamy tak bliżej? Kordyliusza chyba też mam na złoto dwójce, tak mi się wydaje. Miko mam, ale to jest jedynka, jedynka, wszystko tu jest jedynka. Tu jest jedynka, jedynka, tu jest dwójka właśnie, ale tutaj też mniej więcej tyle samo co na Piperce, nawet mniej. Więc zobaczymy, jaki będzie kolejny tytuł. Ja, moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to dajcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Trzymajcie się, cześć!